biały dym obwieścił nam, że mamy nowego papieża, Franciszka, i budzi to duże obawy u ludzi nastawionych prawicowo. Przede wszystkim dlatego, że jest to zakonnik jezuita. Jezuici zawsze byli podejrzewani o bardzo silne lewicowe odchylenia. Przypominam, że to oni robili te takie państewka paragwajskie, to Pigorano, to było czysto komunistyczne, absolutnie, to nawet Hitler coś takiego nie wymyślił, gdzie nawet się robiło, że tak powiem, czynności prokreacyjne robiło się na dźwięk gwizdka. Natomiast gospodarcze były tak zorganizowane jak typowy obóz koncentracyjny. Ale wydajne, oni się dbali o tych swoich niewolników, te jezuici. No ale to nie jest to coś, co by nam się podobało. Potem dwukrotnie rozwiązywano zakon jezuitów za właśnie lewicowe odchylenia. I również Jan Paweł II musiał odwołać generała jezuitów właśnie za bardzo silne lewicowe odchylenie. Między innymi właśnie za popieranie teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej. Jest niepokojące, że jeszcze do tego jest to jezuita z Ameryki Łacińskiej. Z tych zresztą okręgów, które graniczą z tymi paragwajskimi faktoriami. Więc w sumie są to bardzo silne obawy. W dodatku imię Franciszek może też budzić obawy, że idzie o taką styl a la Gandhi, prawda? Czyli nastał drugi policzek, kiedy chrześcijaństwo potrzebuje papieża, który by poprawił krucjatę. Który by powiedział, że jeżeli chcemy przeżyć, to musimy muzułmanów zabijać, jakby było trzeba. Jak oni nas zabijają, to my będziemy ich zabijać. No, obawiam się, że to nie jest ten papież, nie jest tej mąki, nie? Ale nigdy nie wiadomo. Przypominam, że był taki papież, nazywał się Pius IX, był bardzo prawicowy w gruncie rzeczy, był przedtem masonem i podejrzewanym o najbardziej lewicowe skłonności. Więc nigdy nic nie wiadomo, Duch Święty tutaj kieruje rękami kardynałów, którzy składali kartki do głosowania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie trzeba dać mu kredyt zaufania i liczyć, że da sobie radę z nawą Piotrową, która żegluje po bardzo, bardzo niebezpiecznych wodach. Naciąga Wielkanoc. Wszyscy liczymy na odrodzenie świata. Symbolem tym jest jajko, które symbolizuje ponowne narodziny. Wierzymy, że mimo, że wydano 900 miliardów na walkę z globalnym ociepleniem, jednak ocieplenie przyjdzie. Wierzymy również, że nastąpi wiosna ludów, że to, co się stało, te okowy biurokracji, potwornego raka, który pęta naszą cywilizację, zostaną zerwane. To jest straszne to, co mówię, bo konserwatysta zawsze wierzy, że jednak znajdą jakieś siły wewnątrz ustroju, które pozwolą transformować ustrój na normalny. Obawiam się, że takie siły wewnątrz naszego obozu nie istnieją. Obawiam się, że świnie się dorwały do koryta i wcale nie mają zamiaru tego koryta opuścić. Będą się trzymały racicami, jak długo się da. Więc trzeba będzie oderwać się siłą, nawet jeśli trzeba by obrócić na nie gniew oburzonego ludu, a słowo oburzony wymawiam nie bez znajomości kontekstu. To ja wiem, że to są ludzie, którzy głoszą coś całkiem przeciwnego niż my, ale być może zdołają zniszczyć ten układ, a potem na jego gruzach odbudujemy coś normalnego. Być może to nam zajmie wiele lat. Nie wiemy dokładnie, ile to nam zajmie, ale w każdym razie jedno jest pewne. To się utrzymać nie może, bo takiej ilości złodziejstwa, głupoty i korupcji to nie było jeszcze jak świat światem. Mówiono, że francuska arystokracja była bardzo marnotrawna. Przy marnotrawstwie obecnym to byli ludzie bardzo oszczędni, a ponadto budowali za to a to Louvre, a to dziesiątki innych pałaców. A proszę Państwa, gdzie są pomniki walki z globalnym ociepleniem? Co zostawimy naszym dzieciom i wnukom? Co zostawimy? Musimy się odrodzić i mam nadzieję, że odrodzenie przyjdzie jeszcze tą wiosną i że wiosna też kiedyś nadejdzie.
Ludzie pytają, po co ja kandyduję na tego senatora. Odpowiedź oczywiście brzmi, że zawsze chciałem być senatorem, ale to nie jest odpowiedź, która by innych zadowoliła. Tym bardziej, że zawsze chciałem być tak naprawdę członkiem Rady Stanu, węższego ciała niż senat. No ale nie ma takiego ciała, więc senator to jest to, co mi zostaje tutaj. Natomiast dlaczego ja być senatorem, a nie kto inny? Otóż po pierwsze, proszę Państwa, jeżeli by to miejsce zajął ktoś z PO czy z PiS-u, zresztą nawet nic nie grozi. Raczej to nie będą kandydaci, którzy się liczą w tych wyborach, kandydaci z PO i PiS-u, ale zobaczymy. To nic się przecież nie zmieni. W Senacie, gdzie 62 senatorów jest z Platformy Obywatelskiej, jeżeli będzie 63 albo 61, nie ma to żadnego znaczenia. W związku z czym jedyne coś, co się może zmienić, to będzie ktoś spoza tego układu, przynajmniej będzie mówił coś innego niż tamci. No i to jest korzyść dla innych ludzi. Wreszcie będzie ktoś spoza układu, ktoś spoza tego popisu, SLD, PSL, Bandy Czworga. No, więc nie startuje nikt z tych dobiegaczy do Bandy Czworga, czyli nie startuje nikt z Ruchu Palikota, ani z Solidarnej Polski. To jest ciekawa sprawa. Nie chcą spróbować swoich sił, zresztą nie są siebie pewni. No i to jest to. Natomiast co tu można zrobić? Ja chciałem przypomnieć, że udało mi się, nie będąc w ogóle posłem ani senatorem, udało mi się przeprowadzić w Sejmie ustawę o zakazie zabraniania prowadzenia szmateksów. Proszę sobie przypomnieć. W ogóle nie byłem senatorem ani posłem, a przeprowadziłem. Parę lat temu, nie będąc senatorem, udało mi się przeprowadzić w Senacie uchwałę o ujawnieniu agentów służb specjalnych. Nie ujawnieniu, tylko wycofaniu ich z Senatu i z Sejmu. Zablokował ją wprawdzie marszałek Borusewicz i potem senator związano, ale ja ją przez Senat przeprowadziłem. Mimo, że w ogóle nie byłem senatorem. Więc jak będę w Senacie, to oczywiście tym łatwiej będę mógł to i owo przeprowadzić. I od razu mówię wszystkim, którzy mówią, a właściwie po co Senat? Odpowiedź brzmi, jak chcecie coś rozwiązać, to Sejm rozwiążcie, a nie Senat. To w Sejmie są burdy, a nie w Senacie. To Senat uprawia po Sejmie. Więc jeżeli ktoś koniecznie chce mieć parlament jednoizbowy, to powinien rozwiązać nie Senat, tylko Sejm. Nie wiem, czemu ludziom to przez do głowy nie powinien, mają wbite w głowę, że Sejm musi być, a Senat nie. Otóż nie, Sejm nie musi być. Może być sam Senat, jest mniejszy znacznie niż Sejm. Znacznie się rozsądnie się w Senacie rozmawia. Jest jeszcze jeden powód, dla którego chciałbym być w Senacie. Otóż mam trochę znajomych w Stanach Zjednoczonych i z powodów czysto prestiżowych, jeżeli jadę do Stanów Zjednoczonych coś załatwiać do Polski, to tam się inaczej nazywa senatorem niż posłem. Poseł to w Ameryce nie jest nikt właściwie, natomiast senator to jest ktoś. Oczywiście wiemy, że w Polsce senat ma znacznie bardziej ograniczoną rolę niż w Stanach Zjednoczonych, ale Amerykanie o tym nie wiedzą. W związku z czym samo słowo senator powoduje, że traktują człowieka z większym szacunkiem i można tam wtedy coś łatwiej coś zrobić. Także to mi się bardzo może przydać. To mi to oczywiście ułatwi poruszanie się po kraju. Immunitet pozwoli, że będę jeszcze ostrzej mówił o tej bandzie złodziei, która rządzi obecnie w Unii Europejskiej. Także myślę, że to będzie dobra rzecz, jak senator się zwróci do Komisji Europejskiej, że tam jest śledztwo w sprawie afery ze świńską grypą, czy afery z globalnym ociepleniem. Jeśli zrobi konferencję w Brukseli, zrobi senator polski, to będzie zupełnie co innego niż jak zrobi pan Janusz Korwin-Mikke. W związku z tym już ja postaram się to stanowisko, jeżeli mi wyborcy je powierzą, potrafię je wykorzystać. Natomiast oczywiście nie jest tak, bo ja tak słyszę wypowiedzi niektórych moich kandydatów, ja nie będę ich z nimi dyskutował w ogóle, bo to nie ma sensu, ale ja zawsze mam wrażenie, że oni kandydują na prezydenta miasta Rybnik albo na wojewodę śląskiego albo na jakiegoś starostę powiatowego rybnickiego, na kogoś takiego. Wszyscy mówią, co oni zrobią dla Rybnika. Otóż dla Rybnika mogą zrobić, będąc na tych posadach, a nie jako senatorowie. Prawda? A proszę zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz. Wszyscy mówią, że politycy się mieszają do gospodarki. Politycy się wtrącają we wszystko. No to co? To się też, żebym ja był jako senator coś załatwiał dla Rybnika, czyli się mieszał do gospodarki. No, to nie ten rodzaj pełnienia funkcji senatora. Ja mam zamiar załatwić coś dla Polski, poprawiać ustawy dla Polski, a Rybnik skorzysta, czy
czy Mikołów Brodę skorzysta na tym przy okazji. Przy okazji, a nie, że ja coś załatwię dla kogoś, bo załatwianie dla kogoś jest po prostu korupcja, a moim celem jest demaskowanie korupcji. Chcę iść tej ślady senatora Motyczki, świętej pamięci, który właśnie zasłynął tym, stąd się w ogóle dowiedziałem, że on istnieje. Jego przemówienie tam z czerwca czy z lipca przesłuchałem sobie w internecie na jesieni, niestety dopiero. Już nie miałem okazji go spotkać, bo to przemówienie bardzo bojowe, on już wiedział chyba, że jest, no, odejdzie z tego świata, więc pozwolił sobie ostro zaatakować kolegów z Platformy Obywatelskiej, zresztą nie tylko ich. Także mam nadzieję, że tę linię będę mógł kontynuować.